poniedziałek, 30 listopada, Anita Stefańska-Pluskota, witam i zapraszam na informacje piotrkowskie. A w dzisiejszym wydaniu powiemy m.in. o tym, że w Piotrkowie można już ślizgać się na lodowisku, powiemy o 15-leciu pracy twórczej Krystyny Wieczorek oraz o zwycięstwie piotrkowianina. W nocy z 29 na 30 listopada odbywają się Andrzejki. Ten wieczór przynosi wróżby na przyszłość. Andrzejki, jak sama nazwa wskazuje, odbywają się w Wigilię Świętego Andrzeja. A dziś, 30 listopada, swoje imieniny świętuje nie kto inny jak Andrzej. Dzisiejszy jubilat Andrzej to jeden z 12 apostołów. Jest patronem m.in. narodów słowiańskich, małżeństw czy rybaków. Imię Andrzej pochodzi z języka greckiego i oznacza mężny, odważny. A z kim piotrkowianom kojarzy się Andrzej? Z tatą. Tak, no bo tata był Andrzej. No z imieniem czyimś, no. Z Andrzejkami. Z kim nam się kojarzy Andrzej? Z jakimś dobrym sąsiadem? Może z jakąś dobrą osobą? No z imieninami. Andrzejki, no to są były słynne i są Andrzejki, nie? Mi kojarzy się tylko i wyłącznie z moim przewspaniałym wujkiem. Prezydentem. Jak można określić Andrzeja? Silny. Zdecydowany. Przeważnie miły człowiek, no. Sympatyczny taki. Zaradny. Dla mnie mieli kuple. Przekochany człowiek, pełen entuzjazmu, optymizmu, radości i zawsze można na niego liczyć. Akurat mi się Andrzej bardzo dobrze kojarzy. Bardzo miły, sympatyczny, pomocny. Różne są charaktery ludzi, także też myślę, że imię o tym nie świadczy konkretnie o tym, jaki kto ma charakter. Zna pan jakiegoś Andrzeja? No szwagra mam Andrzeja. Jaki on jest? No wesoły, zadowolony z życia. Wielu Andrzejów znam, począwszy od głowy państwa, skończywszy właśnie na sąsiadach, na znajomych. Najsłynniejszy Andrzej? Grabowski. No prezydent, Duda. Oj, mi się kojarzy z leperem. To jest moja pierwsza myśl zawsze z Andrzejem, bo miałam kiedyś buty, które były podobne do kaloszy i nazywano je w mojej szkole leperówki. Polżyński. Nie wiem, może z jakimś aktorem, no na pewno jakiś aktor jest, no. No jest trochę tych, nawet kiepski Andrzej. W sobotę o godzinie 9 wystartował 9 sezon na miejskim lodowisku w Parku Poniatowskiego. Lodowisko jest czynne przez cały tydzień w godzinach od 9 do 21. Podczas inauguracyjnego weekendu na tafle poślizgać się przyszli ci najbardziej stęsknieni za jazdą na łyżwach. W sumie teraz otworzyli dużo później, tak? I no, taka pogoda. Taka pogoda, dokładnie. Czyli tęskniliśmy trochę. A, bardzo. Ja jeżdżę 8 lat, więc tęsknię, no. Nareszcie to słowa najczęściej pojawiające się w wypowiedziach miłośników piruetów, tych udanych i tych zakończonych upadkiem. Dlaczego? Wszystko przez pogodę, która znacząco opóźniła sezon. No bardzo się tęskniło, bardzo się tęskniło. Miałem pojechać wcześniej do Bełchatowa, ale jednak zostałem w Piotrkowie. Tutaj, no trzeba jeździć. Ceny w porównaniu do ubiegłego roku pozostają bez zmian. Koszt wypożyczenia łyżew to 3 zł za godzinę. Bilet rodzinny kosztuje 7,50 zł, czyli 5 zł rodzic, a 2,50 zł dziecko. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14 bilet ulgowy kosztuje 3 zł, a normalny 5 zł. Natomiast od poniedziałku do piątku po godzinie 14 i w weekendy za bilet ulgowy zapłacimy 4 zł, a za normalny 8 zł. Rajd ekologiczny po lesie wolborskim również odbył się w sobotę. Organizatorem zwiedzania było PTTK. Na sobotni rajd przyszli wytrwali miłośnicy poznawania walorów turystycznych regionu. Dla nich wycieczki to frajda. Chodzimy, zwiedzamy różne rzeczy. No i pan opowiada różne rzeczy. Tym razem celem wycieczki było pokazanie walorów przyrodniczych wolborskiego kompleksu leśnego, znajdującego się w granicach miasta, oraz nauka, jak zachować się w lesie podczas spaceru. Trzeba być przede wszystkim cicho, nie wolno rozpalać ogniska. Jeżeli już, to trzeba je zgasić. Nie powinno się śmiecić, papierki chowamy do kieszeni albo gdzieś do plecaka. I nie puszczymy zwierząt, jak tam są jakieś dzikie zwierzęta. No właśnie, ty masz butelkę w ręku. I co się z nią stanie? Zostanie w lesie, czy...? Nie, zostanie schowana do plecaka. Po pierwsze trzeba być, trzeba być ubranym na cebulkę. Nie wolno nigdy nie wolno śmiecić,
No przede wszystkim nie płoszymy dzikich zwierząt. Rajd PTTK pokazał również historyczne znaczenie Lasu Wolborskiego. Na terenie Lasu Wolborskiego znajdowały się m.in. letni poligon ćwiczeń 25. Pułku Piechoty Wojska Polskiego, który kwaterował w Pierzkowie w okresie międzywojennym. W późniejszym okresie było to też miejsce stracenia, więc historia taka troszeczkę tragiczna, związana z masowymi egzekucjami, które wykonywane były tutaj przez Niemców w okresie II wojny światowej. No i tutaj też znajduje się cmentarz żołnierzy radzieckich, którzy pochowani zostali właśnie tutaj polegli w okolicach Pieczkowa i tutaj zostali pochowani. Godzinny rajd zakończono ciepło i smacznie. Piechurzy przy ognisku mogli się ogrzać i upiec kiełbaski. Znana w naszym regionie pisarka i poetka, autorka sagi Młyn na Stawkach Krystyna Wieczorek w miniony weekend obchodziła 15-lecie twórczości. Spotkanie z artystką odbyło się w Domu Kultury w Wolborzu. Na początek muzyczny prezent od lokalnego zespołu ludowego, potem podziękowania, kwiaty, miłe słowa i życzenia kolejnych książek. Jak zdradziła autorka, jest w trakcie pisania już 5. części sagi Młyn na Stawkach. Cieszę się, że mogę to, co się wysnuwa ze mnie, kłaść na papier i że się ludziom podoba. Ale żebym się tak specjalnie cieszyła, ucieszyłabym się, gdybym wszystkie wydała to, co napisałam. I tego właśnie życzono autorce. Podczas jubileuszowego wieczoru nie zabrakło poezji recytowanej przez prawnuczkę oraz fragmentów prozy. Na zakończenie autorce wręczono jubileuszowy tort. 30-lecie w sobotę świętował zespół Aerobik, który działa przy Ośrodku Kultury Jaskółczyn. Jubileusze to nie tylko moment na spotkania po latach, ale czas na wspomnienia. A taneczny jubilat ma co wspominać. Przez 30 lat działalności zespołu przewinęło się przez niego blisko 1000 roztańczonych dzieci. No bo kiedy się była mała, moja ciocia, to moja ciocia też tańczyła. No i poprosiła mnie, żebym spróbowała. No i już tego 4 lat trenuję. I jak jest w aerobiku? Fajnie, pani nas dużo uczy. No jest fajnie. Jubilat to nie tylko doświadczony 30-latek, ale również 30-latek z licznymi sukcesami. 187 pierwszych, drugich, trzecich miejsc, 7 Grand Prix, 3 nagrody specjalne oraz kwalifikacje do tych największych festiwali, które były reprezentowane na galach w Telewizji Polskiej, więc Konin i Festiwal Kielce. I tam w Koninie mamy 3 złote, 3 aplauzy, a w Kielcach mamy 10 jodeł, z czego 1 złota, 5 brązowych i 5 srebrnych, i 4 srebrne. Dziś aerobik to marka sama w sobie. Tu młodzież nie tylko się uczy tanecznej dyscypliny. Aerobik z Jaskółczyna, jak mówią tancerze, to coś więcej niż zespół. Świetnie się bawimy na tych wszystkich wyjazdach, na treningach. Świetna zabawa jest po prostu. A dużo pracy? Dużo. Męczymy się też czasami na tych treningach, jak jest upał. To ćwiczymy, ale jest też dużo zabawy przy tym. No na próbach jest ciężko. Musimy się skoncentrować, żeby wszystko dobrze wyszło. No ale jest fajnie, sympatycznie. Podczas jubileuszowej gali aerobik zaprezentował 80-minutowy program artystyczny. Podczas niego w najróżniejszych odsłonach można było zobaczyć, co tańczący w zespole potrafią. Jak na jubileusz przystało, nie obyło się bez życzeń, nieskończonych tanecznych inspiracji i zdolnych tancerzy. Były też kwiaty i prezenty. Był również urodzinowy tort. Rewolucja balonowa to monodram uruchamiający w dorosłych widzach wspomnienia związane z przemianami ustrojowymi w kraju. Te dotyczą nie tylko wydarzeń historycznych, ale związanych ze zmianami nadziei, obawami, a nawet naiwnym postrzeganiem przyszłości. To urocza, ale jednocześnie sentymentalna opowieść o świecie lat 90. rysowana oczami dziecka. Rewolucja balonowa to monodram napisany specjalnie dla Katarzyny Marii Zielińskiej przez zdobywczynię Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej Julię Cholewińską. Już po raz 13 w hali Relax rozegrano piłkarski memoriał Jana Kruza, sportowca, działacza sportowego oraz samorządowca. W turnieju wzięło udział 6 drużyn. W memoriale Jana Kruza wystąpiły drużyny z Bełchatowa, Piotrkowa, Tomaszowa, Mazowieckiego, Opoczna i Gorzkowic.
Pan Krus był dla nas osobą taką wyjątkową, był ambasadorem ruchu trzeźwościowego, między innymi powstawały grupy, a też i stowarzyszenia w regionie piotrkowskim. Dzięki niemu był działaczem społecznym, sportowym, był znaną osobą sportową, w środowisku sportowym, to tak w szerszym kręgu. Wszyscy uczestnicy turnieju zgodnie podkreślali, że nie zwycięstwo jest w nim najważniejsze. Niektórzy pamiętają jego początki, tak jak pan Andrzej, który już po raz 11 zagrał w memoriale Jana Kruza. Przede wszystkim sport to zdrowie. Miło się spotkać. Lata uciekają, my się trochę zmieniamy. No i zdrowy tryb życia, po prostu. W tegorocznym turnieju najlepszy okazał się pierwszy zespół reprezentujący Piotrkowskie Stowarzyszenie Pałacyk. Piotrkowianin znowu liderem pierwszej ligi grupy B. Nasz zespół nie zawiódł i po ciężkim boju wygrał swoje spotkanie 11. kolejki w Legnicy. Szczepionistom towarzyszyła nasza kamera. Rozpoczynając mecz w Legnicy, nasi zawodnicy znali rezultat spotkania z Oławy, w którym miejscowy Moto Jelcz pokonał Ostrowię Ostrów Wielkopolski 34-18. Doskonale wiedzieli, że wygrana z siódemką Miedzią da im pierwsze miejsce w tabeli. Pierwszy kwadrans meczu jednak na to nie wskazywał. Ambitnie walczący gospodarze wypracowali sobie wyraźną przewagę. W 11 minucie było 6-2, a na 7 minut przed końcem 15-9 dla legniczan. Dopiero w końcówce pierwszej połowy nasz zespół się przebudził i rzucił 4 bramki z rzędu. Do szatni zszedł z wynikiem 13-15. Decydujące momenty spotkania miały miejsce między 36 a 44 minutą. Od stanu 19-17 Piotrkowianin rzucił 6 bramek z rzędu, a dwóch graczy gospodarzy ukaranych zostało czerwonymi kartkami. Na kwadrans przed końcem było 23-19. Gospodarze próbowali jeszcze odrobić straty, ale nie pozwolił im na to skuteczny w końcówce Dmytro Rozińczuk. W pierwszej połowie zagraliśmy może zbyt pasywnie, nie graliśmy tego, co powinniśmy grać. Troszkę słabo było w bramce, nie za wiele tam mogliśmy. Pod koniec pierwszej połowy pozbieraliśmy się, zaczęliśmy grać swoją piłkę ręczną, mocno w obronie, konsekwentnie w ataku. Bramkarze odbili, pomogli drużynie, no i w konsekwencji wygraliśmy te zawody. W drugiej połowie, w takich ważnych momentach, Dima wziął ciężar na siebie, miał dużo miejsca, lewa strona była tam zagęszczona i to wykorzystał. No, dzięki temu też mianowicie wygraliśmy. Nasz zespół wygrał ostatecznie 31-29 i zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. W tym tygodniu naszych szczepionistów czekają 2 mecze we własnej hali. Już w najbliższą środę zmierzą się w meczu Pucharu Polski z Olimpią Piekary Śląskie. Początek tego spotkania o 18:30, a 3 dni później, w sobotę 5 grudnia, zagrają spotkanie 12. kolejki pierwszej ligi z Moto Jelczem Oława. Pierwszy gwizdek sędziów zaplanowano o godzinie 18:00. Dziś w informacjach to już wszystko. Na naszej antenie jeszcze magazyn Nasze Miasto, Nasze Sprawy oraz program Masz Prawo Wiedzieć. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Piotrków Trybunalski to miasto nie tylko atrakcyjnie położone w centrum Polski, posiadające tereny inwestycyjne. To również miasto o bogatej historii i co za tym idzie posiadające różnorodną i ciekawą architekturę. Piotrkowskie kamienice to ciekawie architektoniczne obiekty, niestety często zniszczone i zaniedbane. Budynki należące do zasobów miasta sukcesywnie przechodzą remonty. W tym roku zostanie odrestaurowanych 6 miejskich kamienic. Na finiszu są już prace przy modernizacji elewacji kamienicy przy ulicy Szewskiej 8. Kilka dni temu zniknęły rusztowania i mieszkańcy mogli zobaczyć, jak wygląda budynek w nowych szatach. Bardzo ładna.
dobrze się odnawia, bo tu są bardzo ładne budynki z dużymi, z kilkoma tymi elementami różnymi takimi. No szkoda, że jeszcze na Słowackiego te budyneczki są takie całkiem fajne, a takie są jeszcze zaniedbane. No trochę pracy potrzeba, no ale kolejno może to się dzieje. Dobrze, że są odremontowywane takie kamienice? No na pewno. No na pewno, byle tylko nie były znów zapaskudzone tymi wszystkimi malowidełkami. No a tak to pięknie. Bardzo ładnie, to są w ogóle bardzo ładnie, zupełnie inny wygląd miasto zyskało. Prace trwają przy obrabianiu okien i drzwi, a także prowadzone są w podwórzu i w oficynie. Oprócz pomalowania elewacji, prace objęły uzupełnienie ubytków i fragmentów gzymsu oraz naprawę spękanych tynków. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, a renowacje przeszły także balkony. O remontach kamienic rozmawialiśmy z prezesem Towarzystwa Budownictwa Społecznego Elżbietą Sapińską. Piotrkowski TBS nie tylko buduje nowe bloki, ale też dba o to, by kamienice, które są w jego zasobach, wyglądały ładnie. Trwają remonty kamienic w Piotrkowie. No tak, one są uzależnione od pieniędzy właściciela, czyli miasta Piotrków, ale staramy się wspólnie, żeby jak najwięcej kamienic było odnowionych i nabrały nowego wizerunku. Dlatego co roku kilka kamienic jest typowanych do odnowienia elewacji. W tym roku robimy 6 poważnych remontów kamienic. Między innymi niedawno zakończył się remont kamienicy przy ulicy Jerozolimskiej 30. To nie jest duża kamienica, no ale jest w tak eksponowanym miejscu, że warto po prostu było to zrobić. Natomiast w przyszłym roku zamierzamy wykonać modernizację kamienicy Jerozolimska 26, czyli sąsiedniej. Tym samym ten kwartał już będzie cały wyremontowany. No praktycznie zamkniemy cały kwartał, zostaną tylko podwórka, no i drobne elementy, ale to wszystko wymaga czasu i pieniędzy. Wszystkie te roboty są związane z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków i ten proces przygotowawczy jest długotrwały i nie widać go, a jednak musimy przejść, żeby ten efekt końcowy zobaczyć. Ale są kamienice, które są właśnie w trakcie prac, prawie na finiszu. I to jest kilka kamienic. W tym roku 6 kamienic, między innymi Wojska Polskiego 64, w części Wojska Polskiego 32, kamienica przy placu Czarnieckiego 8, ale robimy tylko część od strony zamurowej, więc plac Czarnieckiego zostawiliśmy tą elewację na przyszły rok. Wykonujemy również remont przy elewacji przy Rycerskiej 11, w tej chwili się zaczyna. No i oczywiście na finiszu jest remont elewacji kamienicy Szewska 8, czyli w samym centrum Starówki. To trudne remonty. Te wszystkie remonty są bardzo trudne. Spotykamy się z różnymi niespodziankami, no i są przede wszystkim bardzo kosztowne. Modernizacja kamienic należących do zasobów miasta to przykład, jak dbać o budynki. Działania prowadzone z budżetu miasta mają być bodźcem dla prywatnych właścicieli kamienic, by i oni dbali o swoją własność, a ich elewacja stanowiła ozdobę miasta. Profil zaufany daje możliwość załatwienia ponad 50 spraw urzędowych, w tym rejestracji zakupionego pojazdu, wydania uprawnień do kierowania pojazdami czy wydania dowodu osobistego. Bezpłatna metoda uwierzytelniania obywateli w systemach e-administracji daje możliwość załatwienia urzędowych spraw o każdej porze, dzięki czemu można zaoszczędzić czas. W tym roku profil zaufany założyło około 200 osób, a od czasu istnienia platformy w Piotrkowskim Urzędzie zarejestrowało się już 500 takich profili. Sama rejestracja zajmuje około 10 minut i nie jest skomplikowana. Kto może się zalogować? Do kogo skierowany jest ePUAP? ePUAP jest narzędziem, które ma ułatwiać życie obywatelom. To znaczy każda osoba fizyczna może uzyskać profil zaufany, potwierdzić ten profil i jednocześnie móc załatwiać sprawy przez ePUAP. Aby założyć profil zaufany, pierwszym krokiem
jest założenie konta na platformie ePUAP. Należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl i tam właśnie założyć sobie konto. Ważną taką informacją jest, aby w momencie zakładania tego konta podać numer PESEL. Wówczas wniosek wysyła się z automatu. Możemy oczywiście nie wpisywać tego numeru PESEL, ale wówczas należało będzie złożyć osobno wniosek, tak? Wejść na zakładkę Złóż wniosek o nadanie profilu zaufanego i wysłać wniosek indywidualnie. Należy tylko pamiętać, aby w momencie składania wniosku bądź zakładania konta udać się do urzędu w ciągu 14 dni. Jeżeli przekroczymy ten termin, wniosek zostanie z automatu unieważniony i trzeba będzie po prostu go po raz drugi złożyć. Tak? Ale konto, podkreślę jeszcze raz, cały czas jest aktywne, dopóki go sami nie unieważnimy, nie zawiązujemy unieważnienie takiego konta. Sama procedura, ile czasu zajmuje? Jeśli chodzi o potwierdzenie wniosku o nadanie profilu zaufanego, powiedzmy około 4 minut. Nie jest to czasochłonne. Jak można zachęcić mieszkańców, żeby założyli sobie taki profil? Zdecydowanie ułatwi to wszystkim nam, mieszkańcom, tak przede wszystkim nie tylko Piotrkowa, tak, ale całego kraju, załatwienie spraw urzędowych. Nie wymaga konieczności osobistego w wielu sprawach, nie wymaga konieczności osobistego stawienia się w urzędzie. Wiele rzeczy można załatwić właśnie, nie wiem, wieczorem, w nocy, tak, czy wcześniej rano, kiedy urzędy jeszcze nie pracują, a my sprawy załatwiamy przez internet. Profil zaufany daje nam pewną swobodę, tak? Swobodę i poszerza możliwości. No, wyjeżdżamy za granicę, wyjeżdżamy na wakacje, jesteśmy cały czas mobilni, wobec tego możemy również sprawy załatwiać w tym czasie. A nawet w nocy, jeżeli ktoś ma takie życzenie, bądź z innych powodów nie może załatwić o innej porze. Piotrkowscy radni spotkali się po raz 16. Sesje zdominowały sprawy finansowe. Powstał też nowy klub radnych. Zaczynamy od finansów. Radni 25 listopada uchwalili m.in. zmiany stawek podatków od nieruchomości, środków transportowych, opłaty targowej oraz zwolnień z podatków. Oto przykładowe dane. Podatek od nieruchomości. Za budynki związane z działalnością gospodarczą podatek wzrośnie o 1,7%, konkretnie z 21,82 zł do 22,20 zł. Podatek za budynki gospodarcze, ale nie związane z działalnością gospodarczą, wzrośnie o 1,73%, a za budynki mieszkalne podatek wzrośnie o 1 grosz. Uchwała spowoduje nie tylko podwyżki, ale i obniżenie podatków od nieruchomości. Pod działalność gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym spadek o 7 groszy. Podatek pod garaże spadek o 5 groszy za metr kwadratowy i pod działalność leczniczą spadek o 3 grosze za metr kwadratowy.
Rada Miasta w minioną środę zajmowała się również uchwałami porządkującymi sytuację gruntów i nieruchomości. I tak między innymi miasto przeznaczy do sprzedaży nieruchomość położoną przy ulicy Wojska Polskiego 60A. Będzie też scalać działki w rejonie ulic Wierzejskiej, Broniewskiego. Radni przyjęli też program gospodarki niskoemisyjnej dla miasta, co wiąże się z planem ograniczenia emisji dwutlenku węgla do środowiska. Prezentację na ten temat można obejrzeć na stronie miasta. W Piotrkowskiej Radzie Miasta powstał też Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Szefem sześcioosobowego klubu został Grzegorz Lorek. Witam panią, witam państwa. W dniu dzisiejszym powołaliśmy Klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Zostałem powołany na funkcję przewodniczącego. Chcemy pracować na rzecz rozwoju miasta. Jest to sprawa porządkująca. Przyznam, że jesteśmy po wszystkich wyborach. Następne za 3 lata. Więc nic nie pozostaje już na przeszkodzie, żeby tą sprawę zamknąć. Dlaczego akurat dzisiaj i z czym to się łączy? Dlaczego nie wcześniej? Łączy się to z wyborami. Mamy za sobą wybory parlamentarne, znamy wyniki. Wiemy, że w tym składzie będziemy pracować przez najbliższe 3 lata. Więc postanowiliśmy to uporządkować. A czemu nie na początku kadencji samorządowej? Dlatego, że zastanawialiśmy się, czy w tym składzie będziemy pracować z sobą i kto z nas odejdzie. No, przyznaję, że to chodziło także o moją osobę. Wiedziałem, że będą wybory. Nikt z nas nie umiał przewidzieć ich wyniku. W tej chwili wiemy, na czym stoimy. Jest to sprawa jasna, zamknięta. Czy ten klub będzie działał z prezydentem, przeciwko prezydentowi? Czy jakieś określone linie tutaj, cele macie? No, cel jest prosty. Wspierać wszystkie te działania, które są dobre dla miasta. Ja w polityce samorządowej nie uważam, żebyśmy byli za lub przeciw komuś. Jesteśmy za czymś, co jest dobre, ale nie przeciwko komuś. Czyli jest możliwość, że na przykład klub będzie współpracował z prezydentem i z koalicją prezydencką? Ja odpowiem tak. Nie podoba nam się koalicja SLD-prezydent, natomiast będziemy współpracować z inicjatywami na rzecz rozwoju miasta. Czyli te wszystkie sprawy, które będą dobre dla miasta, zresztą tak się dzieje, tak jak uważamy, popieramy te uchwały, które jesteśmy zdania, że są dobre. I tak będzie. W skład klubu weszli Grzegorz Lorek, Sławomir Dajcz, Piotr Gajda, Łukasz Janik, Krzysztof Kozłowski i Wiesława Olejnik. Po 16 sesji Rady Miasta, jak zawsze gościmy przewodniczącego Rady, pan Marian Boszczyński. Dzień dobry. Witam panią redaktor, serdecznie witam wszystkich. Będzie komentarz. Porozmawiamy sobie na temat kilku uchwał, które zostały podjęte w czasie tej sesji. I może zaczniemy od sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie przy ulicy Wojska Polskiego 60A. Tak, jest. Co to oznacza, że miasto sprzedaje nieruchomość? Miasto sprzedaje nieruchomość wtedy, kiedy możemy pozyskać inwestora indywidualnego, prywatnego, który z miejsca nie do końca dla miasta potrzebnego w danym momencie może zrobić na przykład perełkę jakąś budowlaną. Przetarg jest ustny, nieograniczony, w związku z tym wygra najlepsza oferta. Będą z tego tytułu dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, o ile oczywiście uda się do tej sprzedaży doprowadzić wpływy do budżetu. W związku z tym będzie można mniejsze czy większe inwestycje dokonać. Ale bardzo ważną, istotną rzeczą jest również fakt, że tam są naniesienia, są nieruchomości, które niestety wedle oceny speców od budowlanki no, muszą zostać rozebrane. A rozbiórka tego jest wyceniona na bardzo wysoką sumę, bo około 450 tysięcy. Czyli gdyby udało się pozyskać inwestora, kogoś zainteresowanego tym terenem, byłyby to podwójne korzyści dla miasta. Po pierwsze, wpłynęłyby pieniądze do budżetu pozwalające na inwestycje kolejne, a po drugie, odpadłaby konieczność dość kosztownej rozbiórki, a i tak taka rozbiórka musi być, bo skoro grozi katastrofą budowlaną, czego niedawno mieliśmy przykład w Łodzi, to słusznie jest, aby pozyskać kogoś, kto dokona tej rozbiórki
swoimi siłami. A propos właśnie tego typu uchwał, to była też kolejna dotycząca nieruchomości. Tym razem miasto zamienia się na nieruchomości w okolicach Wierzejskiej Broniewskiego. Tam jest bardzo rozległy teren i bardzo wiele osób, które są właścicielami tych terenów. A ten teren jest pewnego rodzaju oczkiem w głowie miasta, dlatego że tam można bardzo ładne inwestycje robić i miasto ma to w dalekosiężnych planach. Zresztą one już powstają, ale już bo one przypomnijmy, powstają, że bloki już tam pierwsze powstają. Tak, już pierwsze bloki powstają. Prywatnego dewelopera, ale też i TBS niedługo tam będzie prowadził prace budowlane. Natomiast, jak powiedziałem, wielu jest właścicieli. Te działki są dość rozdrobnione i niestety to trwa w czasie i musi trwać, ale ta dalekosiężna wizja prezydenta pozwala na to, żeby pomału scalać te grunty i to postępuje. I to jest właśnie jeden z takich przykładów, gdzie będziemy wszystko robili, aby poszerzać tą bazę gminną, bazę miejską i w przyszłości na pewno piękne tam ośrodki powstaną, zarówno wypoczynkowe, jak i mieszkaniowe. Czyli ta zamiana ma na celu scalanie działek. Scalanie. To jest bardzo dalekosiężne, niestety długotrwałe, ale bardzo korzystne dla miasta. Była też taka uchwała, która wzbudziła zainteresowanie dlatego, że była przy okazji prezentacja. A mianowicie chodziło o plan gospodarki niskoemisyjnej. Cóż to takiego w ogóle jest? Dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Ja zachęcam telewidzów do tego, aby skorzystali ze strony internetowej www.piotrkow.pl. Tam ta cała prezentacja, którą wysłuchali dzisiaj radni i osoby, które przybyły na sesję, będzie dostępna i możliwa i naprawdę warto się z nią zapoznać. Generalnie chodzi o to i tendencja jest taka, abyśmy coraz bardziej stwarzali dobre warunki egzystencji w Piotrkowie Trybunalskim, a więc schodzili z zanieczyszczenia. Na tej prezentacji dowiedzieliśmy się, że jeżeli chodzi o gazy cieplarniane, o dwutlenek węgla, jesteśmy jakby zieloną wyspą, nasze miasto, co było dla wielu zaskoczeniem. Ale mówię, jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o CO2, z tego względu, że jest bardzo niski wskaźnik produkcji CO2 na jednego mieszkańca. Natomiast generalnie przesłanka jest znowu korzystna dla mieszkańców i bardzo się cieszę, że radni przychylili się i przyjęli tę uchwałę, gdyż to spowoduje możliwość pozyskiwania środków z Funduszu Ochrony Środowiska. Jeżeli będziemy mieli dobre wskaźniki. Jeżeli będziemy mieli dobre wskaźniki, ale jednocześnie pozyskiwanie tych środków pozwoli na poprawianie coraz lepiej tych wskaźników. A na czym ma polegać takie poprawianie? To znaczy, że poprawianie, co? Mają ludzie nie palić w piecach? Poprawianie polegać będzie na tym, że będą przychodzili z tych źródeł grzewczych, które na przykład są bardzo zanieczyszczające środowisko, jak węglowe czy inne te formy pieców już lekko przestarzałych, na przykład na gazowe, na olejowe, na podłączenie się do sieci ciepłowniczej miasta, miejskiej. Tak, i na to już jest ta akcja prowadzona, ale będzie to nabierało tempa i właśnie ta uchwała pozwala na to, że będzie można występować o dofinansowanie, bardzo często na niskim zwrocie albo bezzwrotne do Funduszu Ochrony Środowiska. I to nie tylko indywidualni mieszkańcy. Ja mieszkam na ulicy Siedlu Wierzeje, więc myślę, że tam wiele osób skorzysta z tej formy, ale również dla na przykład dla spółek miejskich. Wspominaliśmy nie tak dawno o możliwości pozyskania i zakupienia bardzo ekologicznych autobusów dla transportu miejskiego. To wszystko będzie możliwe i będzie łatwiejsza droga legislacyjna dzięki tej. Co ciekawe i co cieszy, 21 radnych głosowało za, a tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu, czyli można powiedzieć jednogłośność. Jednogłośnie, także i prezentacja, i zarówno projekt uchwały przygotowany przez prezydenta nie wzbudził praktycznie żadnych zastrzeżeń. Ta osoba, która się trzymała, nie wiem dlaczego to zrobiła, bo nie mamy zwyczaju odpytywania, natomiast cieszy fakt, że idzie to w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o czystość powietrza w mieście i radni to dostrzegli.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem w komentarzu, jak zawsze, był pan przewodniczący Rady Marian Błaszczyński. Dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję pani redaktor.